ale to wiecie, to było coś nabitło ścian. No, ty masz ścianę, no masz te. Finkie, jak to się nazywa? Finkiety nie. Finkie. Nie, lukfery. O. A teraz jest styropian. No. A będą oni dzwonić, czy będziemy tak dzwonić? Czy my będziemy dzwonić, czy co? Nie wiem, no nagrywa się, więc możecie pokazać. Ty, a ty nie ma. Ty! Aha, bo to wszystko. No i co, to tak? A teraz możemy tak robić? Wszyscy? Możecie. To zróbcie tak robimy. A ty dokładnie, szybkie ruchy. Czy właśnie tak wyskakujemy po kolei? Nie, po kolei. A podnieście jeszcze te tabliczki, a dziewczyny zróbcie ten pocałunek do kamery. A wy podnieście te tabliczki. A to wszyscy są tak samo są. Okej. Dobrze, uwaga brygada. 15 sekund do wejścia. Jeśli macie włączone łaskę TV, to ściście, żeby nie było opóźnień. A tak to dużo uśmiechu, miłej zabawy. Nie rozłączajcie się, zaraz będzie ten wasz wspaniały moment. W szkole gramy sk.pl, tam macie siedmiu finalistów naszego konkursu, no i oddajemy głosy, oczywiście wyświetla się tylko pierwszy, który wygrywa. Przyszedł, ale pierwszy jest pierwszy. Oczywiście właśnie ilości głosów nie ma, aczkolwiek możemy zdradzić wam, że jest już ona liczona w tysiącach, więc i cały czas się coś zmienia. A teraz do jakiej szkoły dzwonimy? Do Czcianki. Tak, jesteśmy Czcianki, pozdrawiamy! No wielki proszę! Ale ja tam widzę, jest jeden chłopak też, tak? Nawet dwóch! Nawet dwóch! Dziewczyny, to chyba są wasze prywatne kreacje, skoro dzisiaj... Nie, kreacje nie są prywatne, kreacje są szkoły. Przy naszej szkole jest zespół pieśni i tańca Polanie. To jest zespół ludowy, więc mamy tutaj w szkole taką ludową atmosferę. Czyli wy dziewczyny tam nie należycie do tego zespołu, ale pożyczyłyście... Należymy, tak? Należymy jak najbardziej. Wszystkie należymy. Dobra, słuchajcie, bo u was jest ślub. Ja bym się bardzo chciała dowiedzieć w ogóle skąd ten pomysł i jak to się stało, że no wiadomo, bo to pewnie był jakiś casting na tą parę młodą. No więc może zacznijmy od tego, że głównym organizatorem i pomysłodawcą był nasz kochany samorząd szkolny, który tutaj u nas działa i właśnie wpadł na taki pomysł, nagle bęk i zebraliśmy się wszyscy. Duża aprobata, zebraliśmy się, nakręciliśmy, no i jesteśmy w finale. No to dobra, ale jak to się stało, że ta para młoda, znaczy to, że tam się pojawiła, to fajnie, ale dlaczego akurat padło na tą dwójkę? Para młoda jest akurat bardzo dobrymi przyjaciółmi i są bardzo zgraną parą na co dzień, więc pomyśleliśmy, że oni najlepiej się do tego nadadzą. A ja myślałam, i wyjdzie to najbardziej naturalnie. Tego będzie. Dziewczyny, powiedzcie mi, co to jest za kościółek? Dziewczyny i chłopaki, przepraszam. To jest kaplica, którą mamy na terenie szkoły. O, proszę, bo będzie, bo Kuku właśnie pyta o kaplicę. Bo ja biorę ślub. Zapraszamy, zapraszamy do Czcianki. Ej, dziewczyny, czyli u was organizujemy ślub Kuby, tak? Tak! Jak najbardziej. Jak najbardziej, zapraszamy. Czyli chłopaki. Powiedzcie jeszcze tylko, jak się mobilizujecie do tego, żeby codziennie głosować. Spotykamy się wszyscy. Pewnie na portalach społecznościowych rozgłaszamy i w ogóle wszyscy głosują.
To no, piękna sprawa, słuchajcie, bardzo serdecznie Was pozdrawiamy. Trzymajcie się. Dziękujemy bardzo za ciankę. Pa! Bardzo ciekawe. I chłopaki. No dobra, to pobory, drodzy Państwo, dziękuję Wam bardzo. Pięknie ślicznie. Tak, w poniedziałek powtórka 10, więc oglądajcie się koniecznie. Wszystkiego dobrego, powodzenia, trzymamy kciuki, miłego, hej, pa!